Cel na ten sezon to klasyki. Zawsze wyżej stawiałem zwycięstwa w jednodniowych wyścigach niż w klasyfikacjach generalnych innych dłuższych imprez. Dobrze się czuję na wzniesieniach Flandrii albo na trasie z Paryża do Roubaix. Oczywiście po tych wyścigach będę chciał dobrze przygotować się do Tour de France oraz Igrzysk Olimpijskich. Będę bronił tytułu mistrzowskiego z Rio de Janeiro sprzed 4 lat i wierzę, że uda mi się to zrobić w Tokio. W tym roku mamy mocniejszy zespół niż w poprzednim. Jest z nami Matteo Trentin, Jan Hirt, dołączył także Ilnur Zakarin oraz Fausto Masnada. Jest kilku świetnych młodych kolarzy. W porównaniu z poprzednim sezonem, gdzie byłem jedynym liderem, teraz mamy bardziej wyrównaną ekipę i zdecydowanie częściej możemy włączać się do walki z przodu stawki. Zawsze chciałem być w ekipie World Tourowej, co było tak naprawdę dla mnie marzeniem od zawsze, od kiedy tylko zacząłem się ścigać. Nawet z Gregiem ostatnio na treningu rozmawiałem, że ja pamiętam jeszcze jak byłem mały i dopiero ubierałem swoje pierwsze spodenki kolarskie na siebie przed treningiem i już go oglądałem, jak on startował w największych wyścigach świata. Teraz jesteśmy w jednej ekipie, no jest to coś niesamowitego. Bardzo dużo staram się podglądywać właśnie tych starszych, bardziej doświadczonych zawodników. Dużo ze sobą rozmawiamy, ale przy tym muszę powiedzieć, że Greg jest naprawdę równym gościem. Jest wspaniałym kolarzem, a do tego jest wspaniałym człowiekiem, który bardzo dużo pomaga nam, podpowiada. Jest bardzo otwarty na wszelkie nasze zapytania. Sądzę, że moja rola w CCC będzie podobna do tej, którą miałem w Micheltonie. Powinienem odgrywać ważną rolę w klasykach. Stać mnie także na to, by walczyć na pagórkowatych etapach wielkich turów, a także by pomagać naszym liderom w walce o zwycięstwa. W tamtym sezonie czułem się naprawdę dobrze, byłem w formie, ale przejście do CCC wymusza na mnie zrobienie kolejnego kroku w przód. Zawsze dobrze prezentowałem się w klasykach, ale teraz liczę na podium, a może nawet na zwycięstwa. Mam nadzieję, że uda mi się wybić i poprawić moje umiejętności. Rok 2019 był dla mnie pełen emocji, nowych doświadczeń, nowych wrażeń. Myślę, że na WL-cie wyciągnąłem dużo takich mądrych rzeczy, dużo doświadczeń, bo pierwszy raz jechałem 3-tygodniowy tur. Tak troszkę powiem szczerze, że mi ulżyło, bo byłem tam parę razy w dziesiątce, ale no jakaś tam satysfakcja z tego była, bo to był mój pierwszy tur, ale wciąż czułem taki niedosyt, że było stać mnie na więcej i po tym ostatnim etapie w Madrycie tak odetchnąłem, że no może to jeszcze nie było zwycięstwo, ale że już jestem blisko i jest właśnie to podium. No marzenie się spełniło i już powoli dochodzi to do mnie i bardzo się cieszę, że trafiłem do tego zespołu i że będę mógł zbierać doświadczenie obok tego zawodnika, jak jest Greg, tak? Także jestem bardzo szczęśliwy. Myślę, że ściganie na poziomie World Tour to jest na pewno coś innego niż w ekipie kontynentalnej. No, chłopaki na treningach jeżdżą szybko, widać to, ale mam nadzieję, że sobie poradzę i będę z chłopakami ciężko trenował i wyrównam ten poziom, jaki jest, ale myślę, że nie jest to duża różnica. Trening to jest tylko jakaś tam niewielka część życia
kolarza, nie tylko kolarza, bo chyba większość zawodników w tej chwili no, tak pracuje, że trening to jest tylko część dnia i część tej pracy, którą musi wykonać. Bo tak jak nasi zawodnicy, pomimo tego, że jeżdżą na rowerach i pokonują setki, tysiące kilometrów, to do tego prowadzą rozmaite treningi stabilizacyjne, treningi core, rozciągają się, chodzą na siłownię, pracują nad swoją gibkością, stabilizacją, bo to jest niezmiernie ważne. Cały czas z trenerami analizują plany startowe, plany treningowe, patrzą, co mogą poprawić, co mogą zrobić, aby jeździć jeszcze szybciej, aby być jeszcze lepszymi zawodnikami. Pracując z grupą sportową, w tym sezonie 28 zawodników, oczywiście analizujemy wyniki badań, ale przede wszystkim patrzymy na pacjenta, w tym przypadku na naszych zawodników. Patrzymy wnikliwie, przyglądamy się im, rozmawiamy z nimi, jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. I to się liczy najbardziej. To odnosimy do wyników badań, które wykonują, są zobowiązani do wykonywania co najmniej kwartalnie. A przede wszystkim po sezonie lub przed nowym sezonem, w tym okresie jesienno-zimowym, wykonujemy kompletną diagnostykę kardiologiczną, pulmonologiczną, badamy zawodników, sprawdzamy, w jakim są stanie. Do tej diagnostyki wstępnej odnosimy się też później w sezonie, układamy odpowiedni plan, czy to suplementacji, czy nasi fizjoterapeuci układają plan ćwiczeń specjalny, taki, żeby ten układ mięśniowo-szkieletowy był gotowy na obciążenia, jakim są tysiące kilometrów na rowerze w trakcie sezonu. Bardzo szeroki panel badań wykonujemy na zgrupowaniach pod koniec sezonu, bądź też zawodnicy przyjeżdżają do nas po prostu, tam gdzie pracujemy, do szpitali, w których pracujemy, i tam wykonują też te badania podstawowe przed sezonem, i to jest bardzo szeroki panel. Natomiast później zawodnicy zobowiązani są przez Międzynarodową Unię Kolarską, by raz na kwartał wykonywać badania krwi, i to jest takie minimum, które wykonują. Oczywiście często jest tak, że tych badań jest więcej. Dochodzą też badania antydopingowe, które dają nam informacje o stanie danego zawodnika. Dostęp do tych wyników też mamy. Każdy zawodnik jest średnio 3-4 razy w roku sprawdzany przez kontrole antydopingowe, więc to są 3-4 dodatkowe wyniki, czyli łącznie około 8-10 wyników w ciągu roku, praktycznie raz na miesiąc. Jesteśmy odpowiedzialni za bezpośrednie przygotowanie zawodników do określonego kalendarza startowego i współpracujemy bezpośrednio z lekarzami i z grupą dyrektorów sportowych. Więc komunikacja polega na, pierwsze nasze zadanie to jest przygotowywanie zawodnika, a drugie to jest raportowanie do grupy dyrektorów sportowych i także do lekarzy o stanie zdrowia zawodnika. Nawet, że nie jesteśmy lekarzami, ale my jesteśmy ludźmi pierwszego kontaktu. Nasz system polega na tym, że każdy trener ma wyznaczonych swoich zawodników, którym w danym roku się opiekuje. W moim przypadku to jest 7. Układamy plan na około tydzień, w poniedziałki zawsze się umawiamy na raporty z tego, co się stało w danym tygodniu. Musimy się dobrze znać z zawodnikiem. Praktycznie jesteśmy w codziennym kontakcie. Pracujemy oficjalnie z Training Peaks i to jest jakby nasze główne narzędzie komunikacyjne, gdzie zawodnicy wysyłają codziennie po treningu swoje pliki z treningu. Czyli mamy dystans, mamy tętno, mamy pomiar mocy, GPS-y, mapy, temperatura. Tam są wszystkie dane, które są potrzebne do takiej tej pierwszej analizy. Jest ich dużo, tych zawodników, oni są w różnych miejscach, na różnych wyścigach, w różnych krajach mieszkają. Więc spotykamy się z nimi oczywiście na obozach, na niektórych wyścigach, ale jednak jest to praca na dystans. Dlatego mówimy o tych telefonach, WhatsAppach i specyfika kolarstwa jest taka, że no nie musisz być na każdym treningu z zawodnikiem, żeby wiedzieć, czy trening jest dobry, czy nie. My nie jesteśmy trenerami, tak jak w pływaniu, że trzeba patrzeć na technikę ruchu ręki i patrzeć, znaczy jakby ciągle być z tym zawodnikiem i odpowiadać na każdy ruch. My jesteśmy bardziej odpowiedzialni za ich fizjologię tak naprawdę, czy w którym kierunku ona, które idzie, czy wzrostowym, czy raczej spadkowym.
Myślę, że całkiem fajna gra i po zakończeniu kariery jak najbardziej, ale nawet chyba to można w trakcie kariery też pograć w takiego golfa, chyba to w niczym nie przeszkadza. W tym roku planuję, może mi się to uda, bo już planuję to od kilku lat, zrobić patent na motorówkę, na taką łódź motorową. Zobaczymy, no jak ten właśnie czas pozwoli w ciągu roku, no bo to raczej w tych sezonach letnich, no to może się uda coś takiego zrobić. Trenujemy bardzo ciężko. Popołudniami, kiedy wracamy zmęczeni do hotelu, dobrze jest usiąść spokojnie i wypić kawę. Uwielbiam ten moment. Zamiłowanie do kawy przychodziło z czasem, ale jest zdecydowanie zdrowsze niż bawienie się w eksperta od wina.